For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Skyro, a to jest gra Risen. Okej. Dobra, lewym przyciskiem myszy zabieramy. Tak jak już mówiłem, jest to gra Risen. Będę się starał zrobić z tej gry serię. Mam nadzieję, że będzie wam się podobała. Jest to jedna z tych gier, które... Powiem szczerze, dość przyjemnie mi się grało. Okej. Tutaj. Początkowo... Okej. Menu. Gdzie jest? Nie mam żadnej broni. A dopóki nie mam broni, to nie będę się czepiał. Okej. Tutaj kolejny. Mam nadzieję, że nie jest za ciemno. Bo nie rozjaśniałem specjalnie, wiadomo, jak nie rozjaśnia się specjalnie, to dość ciemne są te gry. Także... O! Znalazłem broń. Tabem oczywiście się włączam menu. I zaraz zobaczymy, jak to walka wygląda. Ok. Skacza się spacją. Czym się wyciąga broń? Jedynką. A, czyli środkowym przyciskiem też. God damn it. Jest pokonany. Ok, chowamy z jedynką albo środkowym przyciskiem myszy. Martwy. Ja muszę tylko podgłośnić. Ok. Okej. Okay. Naciśnij, aby schować broń. Okej, okay, naciśnięte. Przejdziemy sobie teraz. Na chwilę sobie poeksploruję. Bo tu gdzieś... Którym się zapisywało szybko. F5 nie działa. Szybki zapis. Szybki zapis. F8. Będzie mi się bardzo przydawało szybki zapis i szybki ten, jako że będziemy starać się, będziemy tutaj dużo ginąć. To nie jest na najłatwiejszym poziomie, nie chcę po prostu, nie potrzebuję grania po prostu na takim niskim poziomie, a wiem, że dam radę na mocniejszym, więc weźmiemy sobie tutaj troszeczkę. Teraz tak jakby biegamy. Od razu zapisuję, bo wiem, że tutaj są przeciwnicy. O, nie ma przeciwników. Okej. Co tu jeszcze jest?
sprawdźmy nasz ekwipunek. To zadaje wymagana siła. Mam wystarczająco, obrażenia 8, tutaj mamy obrażenia większe. Dobra, a tutaj mamy, to jest zwykły pierścień, nie potrzebujemy go. Weźmiemy sobie tarczę i ten. Teraz jak wyciągniemy to, to będziemy mieli miecz z tarczą. Ok. Chwilę połażę. Tutaj muszę załatwić wilka. Gdzieś tu był wilk, jak dobrze pamiętam. Zapiszmy. Oczywiście to zapisywanie będzie co chwilę, bo tak jak już mówiłem, łatwo będzie zginąć, a zginięcie to już jest koniec, nie ma respawnu, nie ma niczego. O, znalazłem. Znalazłem tych, te stwory. Okej. Okej. Bach, bach, bach. Okej. Dwa. Ciach. Ciachaj, ciachaj, ciachaj. Okej. Oni mają dużo HP, więc trzeba na nich uważać. Fajne jest to, że się targetuje cel. Od razu mówię, gra jest robiona jakby na konsolę, więc będzie taki dość drewniana mechanika, no niestety. Weźmiemy tutaj, zlutujemy. Zresztą chyba wilka. Albo coś w tym stylu. Ok, sierp. I kufer żeglarza. Nie mówiłem, ale jeżeli chodzi o to nagrywanie moje, to będę nagrywał kilka pod rząd i po prostu później będę wrzucał po kilka tych. Ok, zapiszmy tutaj. Bo jak dobrze pamiętam, zawsze tutaj ginąłem. Mikstura życia. Podejrzewam, że weźmy to sobie, zjedzmy. Tak, podejrzewam, tak jak mówiłem, tak jak myślałem właściwie, nie mówiłem. Nie jest, nie byłem zbytnio. Ok. Oczywiście wiem, że. Ok. Lecimy z tymi. Tak, tak. Plecy mnie tłuką. Ok. Jeszcze jeden został. Świetnie. Mamy trochę tutaj punktów. Ok. Żaden zamek nie jest zamknięty. To tyle szczęścia. Nie pamiętam, jak tu się zamki otwierało. O, jedzenie mamy trochę sporo. Jeszcze nie wiem, czy będziemy mogli gotować własne jedzenie. Ale na pewno już mamy kilka kawałków własnego jedzenia. Mamy grzyby many, tutaj jakiś duży grzyb. Kufer, otwierałem go. Podejrzewam, że tak. Oczywiście, zamknij. Tego kufra chyba nie otwierałem. Zaraz zobaczymy. Podejrzewam, że nie. Oczywiście, że nie. Od razu zapiszę. Ok. I lecimy sobie dalej. Później się cofniemy do tej babki. Ja chcę to po prostu przeeksplorować. Żebyśmy mieli czystą drogę. Bo później będziemy się próbowali dostać. O! Tutaj sakwa. Sakwa zawiera kilka monet. Nie mam pojęcia, czy to się da wskoczyć. Oczywiście się nie da wskoczyć. Będziemy musieli z drugiej strony pójść. Ok, złota moneta. Ok, złota moneta. Co to było? Ziele lecznicze. Tutaj coś było. Nie. Ruda, że. No, niestety nie mamy tego. Nie mamy
wiedzy na temat wydobywania, więc nie zdobędziemy tutaj. Później może przyjdziemy, to wydobędziemy sobie. Zobaczę, może to poza kamerą zrobię. Poza nagrywaniem. Oczywiście wyszliśmy. I jak widać, pierwszy przeciwnik, gdzie mamy ten? Jakby co, widzicie, to nie jest... Jeżeli mnie złapią tutaj, no to nic nie zrobię. Zapiszemy jeszcze raz. Jest. Od razu mówię, to nie jest najtrudniejszy poziom, ale też nie jest najłatwiejszy. Więc przeciwnicy będą mieli, powiedzmy, że szansę na to, żeby mnie załatwić, a ja będę miał szansę, żeby ich załatwić. Powinienem grać na trudniejszym, żeby mieć jakieś wyzwanie. Znowu F. Ok. Zamiast F. Zamiast F8 wcisnąć, wcisnąłem F9 i niechcący muszę powtórzyć to. To wszystko jeszcze raz. O, fiolkę dostaliśmy. Będziemy mogli robić. Ok. Tam dalej nie idę, bo tam dalej będziemy. Jak to się nazywa? Będziemy mogli znaleźć ten nasz domek, taki, gdzie chwilowo przenocujemy. Na ten moment chcę pozbierać kilka rzeczy. Tam jest martwe ciało, F8, a nie F9. Będę musiał to zmienić na F5 i to będzie najlepsze. Tutaj mamy wilka. Tam mamy najgorsze dziadostwo. Taki jeżoźwierz. Jeżoźwierz, czy jaka inna cholera z tego wszystkiego. Tutaj jakaś roślina była. Dobra. Trzeba nam zbierać rośliny, jako że później będziemy mogli zrobić mikstury. To mnie cholerstwo. Na szczęście... O! Nowy poziom uzyskaliśmy. Nice. Sprawdzimy, co tutaj jeszcze jest. O, lubią autorzy... Sorry. Lubią autorzy gry chować po takich krzaczorach różne ciekawostki, więc ja już jestem trochę nastawiony na to, że trzeba będzie uważać na tego typu rzeczy. My sobie wrócimy tędy. Jak widzicie, tutaj. Ok, fajnie kamera. Znaczy, trochę drewniano kamera chodzi, ale powiedzmy, że fajnie. Ok, dobra, obudźmy tą babkę. W końcu zacznijmy. Sara. Okay. Yeah. Yeah. But I think I drank half the ocean. Do you remember much about what happened? Just that strange man from the Inquisition. And the storm. He sailed us straight into it. Then he vanished. The ship must have capsized and we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Any idea where we are? No. Maybe it's another island. We should get off this beach. This wreckage could draw looters, and they don't like survivors. Good job you're armed. If you're ready, we should make a move. Let's look for a way inland and find some food and fresh water. Okay. Jesteśmy gotowi. Chodźmy. I'm ready. Shall we go? No time like the present. There must be a path somewhere that leads inland. Let's look for one. Careful. I thought I saw something move in the trees. Get ready. Draw your weapon. Okay. Tam jest jedna rzecz. Jak dobrze pamiętam, to tam jeszcze coś było. Zawsze tutaj wchodziłem. Tak mi się wydaje. Nie, doszedłem do góry. Tutaj tylko... Co tu jest? Tutaj coś było? Było. Nie wiem, po co to zbieram. Zawsze jak gram w Gothica. A widzisz. Pochodnie mamy... Wiedziałem, że to coś jest.
Tylko nie wiedziałem co. Problem jest taki, że... Tutaj mamy coś. Problem jest taki, że nie pamiętam dużo rzeczy, bo tą grę naprawdę dawno temu przechodziłem, a jako, że nie grałem w pozostałe dwie, to sobie pomyślałem, że będziemy mogli... Znaczy mogli. Będę mógł wam po prostu pokazać. Okej. Chodź tu. Chodź tu. Fuck you. Dobra. Chowaj. Cały czas zapominam, że środkowym przyciskiem myszy się chowa. Okej. Okay. Sara jest z nami. To dobrze. Czy tu coś jest? Szkoda, że on nie może szybciej biegać. To jest trochę dobijające. No ale nic. Polecimy sobie tędy. I tak jak już widzieliście, no ten odcinek musimy przejść. Na razie nie widzę żadnych roślin takich dodatkowych. Więc będzie spoko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sorry, piłem. Także, no, bierzemy. Rośliny zawsze zbierajcie. Do you see those torches? There must be people nearby. Do you think we should head for where the torches are? No oczywiście. Okej, okay, pochodnia jest... W sumie nie zauważyłem, że jest pochodnia, jak szedłem z drugiej strony. A przynajmniej nie zauważyłem, żeby się świeciła ta pochodnia. Chociaż ta pewnie się świeciła, tylko ja nie popatrzyłem dokładnie. Okej, okay, od razu zapiszmy. Mamy jeden poziom, mamy przeciwników na swojej drodze. Zaczekaj. Szkoda, że nie ma tekstu, ale spoko. Okej, okay, lecimy. Dobra. Krótka piłka. Tam jest dom, o którym wam mówiłem. Tutaj moneta. Coś jeszcze? Tutaj... Nie widzę, żeby tu jeszcze coś było. Tak jak mówię, dojdę pewnie do domu i w sumie zobaczę ile... Okej, okay, sorry, że sprawdzałem podczas gadania, ale tak. Chodzi o to, że idziemy do... Gadanie nie było nic ważnego, bo to tylko zapytałem ją, żeby... powiedziałem jej, żeby szła za mną. I babka idzie, bo jest NPC-em. Ale okej. Okay. Tu jest ten dom, o którym wam mówiłem. Tutaj zaraz będziemy przeglądać. Look, it's a house. Looks abandoned. I wonder what happened here. Something must have driven the occupants away. Whatever it was, it's certainly not warming me to this place. Let's take a look around. We might find something useful. You have a look inside and I'll keep a watch out here. I'll call if any more of those rats turn up. Okej. Okay. Bierzemy. Nie, nie, nie. Jakby co prawem się anuluje. Bierzemy tutaj. Tu na razie czysto. Weźmy wszystko, co tutaj jest. Klucze. Znaleźliśmy klucze, znaleźliśmy to. Tu jest skrzynia. Coś... Słychać. O, jest patelnia, super. Będziemy mogli sobie zgotować mięso, chleb jest, krzesło. Nie chcę siadać na razie. Surowe mięso. Co tu jeszcze jest? Ok, sprawdźmy tak. A dlaczego smażony? Ok. Looks good. A, dobra, to smażony śledź zrobiliśmy. Okej, okay, tak, robimy to 3 razy. Zaraz pójdziemy do niej i powiemy jej, że mamy kolejne jedzenie. Że mamy jedzenie i po prostu będziemy mogli jej dać kawałek. Okej.
Okej. Chyba od niedawna tylko było. All I found was a locked chest. Unless you have the key or a talent for picking locks, it's going to stay locked. Okay. Open the chest. Find anything useful? Just a frying pan. Everything else is junk. Oh well, at least you can fry up that meat. I could do with a little fried meat right now. You're probably starving too. Okay. We can pretend it's venison. Dobra. Here's your fried meat. Daliśmy jej mięso. Think about where it came from. Hey, that's not bad. Zanim jeszcze pójdziemy dalej, mamy jeszcze chwilę czasu. Ja chciałbym wyeksplorować ten fragment wyspy. Chciałbym poszukać po prostu tych... Ja tak jak mówię, ja będę grał w swój sposób, tak jak gram w te gry. Dość rozwlekły, dość długo. No, powiedzmy sobie szczerze, ja lubię eksplorować gry. Ja bardzo lubię, jak... tu coś chyba było. Okej. W każdym razie, ja lubię eksplorować i dlatego będę po prostu grał tak jak zawsze. Będę szukał zakamarki różnego rodzaju i będę starał się odnaleźć wszystko, co poukrywane. Nie będę wszędzie próbował władzić w krzaki, żeby sprawdzić, ale większość rzeczy będę starał się sprawdzić. Ok. Jako, że nie mamy biegania, to znaczy możemy chodzić powoli, ale nie mamy jako takiego sprintu, przynajmniej ja nie wiem, jak to wyglądałby sprint. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale picie z beczki wody przewraca nam HP. Widzicie? Ok, zapiszmy sobie, bo zaraz będziemy mieli walkę tutaj. Tam chyba powinniśmy iść dalej, ale tutaj jest przeciwnik. Dzik. Ja, wilk był. Ok. Weźmiemy tego wilka, załatwimy. Ok. Później sobie... Nie wiem, jak tu wygląda postać. Magia, dokumenty, mapa świata, mapa regionu. Nie mamy ani tego, ani tego. Co my tu mamy? Zapiszmy. Ja cały czas się boję, że zamiast zapisu... O, widzicie? Tam jest ta ścieżka, którą żeśmy przechodzili. Tutaj jest roślinka, to jest ostatnia roślinka. Tak mi się wydaje, że tu już więcej nic nie ma. Tam jest wejście na wyspę. A ja bym chciał zobaczyć, bo to tak. To jest... to ma więcej damage'a. Ja bym sobie to zmienił w sumie. Bym zmienił to na to. 10, 10, 8. Sprawdźmy. To ma najwięcej, tak? Bełt, ale to bełt to jest co innego. Tu magia. Tu są różne, czyli wytrychy, klucze i tak dalej, i tak dalej. Piła do cięcia drzewa, klucz do skrzyni nieopodal plaży. Okej, nie wiem skąd ten klucz. Sakwa, tutaj dodaliśmy trochę kasy. No i to na razie tyle. Nie wiem, jak się, nie pamiętam, jak się tutaj questy, nie questy, tylko jak się levelowało. Okej, tu jest wszystko, tu też jest krzesło. Myśmy przyszli stamtąd. Jeszcze tylko zobaczę tutaj. Okej. No nic. Zobaczymy tak. Tutaj. I tutaj. Dobra. Ja w tym momencie kończę odcinek. Już trochę to leci. Za 25 minut będzie. Tak mniej więcej chcę robić odcinki. Także jeżeli wam się podobało, to zostawcie komentarz, jakąś łapkę w dół, w górę, w zależności od tego, czy wam się podobało. I widzimy się w następnym odcinku. A ja nagrywam zaraz dalej.
Na razie, do zobaczenia i miłego dnia.